Dobra! A wody słodkiej to dużo mamy na świecie, czy nie? Chyba to jest 2%. 2% zasobów wody światowej to wody słodkie. Tak, 98 złotych. Tak. Ale z tych zasobów słodkiej wody to znakomita większość w jakiej formie występuje? No, no, no. Właśnie. Czyli tak naprawdę tej wody słodkiej, która nam jest niezbędna do życia, jest bardzo mało, a my jej nie potrafimy szanować. To jest duży błąd. Pewien francuski filozof powiedział, że gdy ryby umierają, to ludzie są w wielkim niebezpieczeństwie. I on to powiedział już 100 lat temu i nic się nie zmieniło. Nawet się zmieniło na gorsze. Słuchajcie, ja mam taką propozycję, tak strasznie dużo śmieci nad tą naszą Gowienicą to nie ma. Hurra! Takie szybko zbieramy. Więc się jakoś totalnie nie napracujecie. My mamy z kolegą takie długie buty, więc my będziemy wchodzić do rzeki. Natomiast chciałbym, żebyście się podzielili na pary. To znaczy, dam wam na głowę jeden worek. Natomiast, kurczę, jak to jest? No jakoś jest, jeszcze daję, to chyba jest worek na zwłoki, coś muszę wydać. Ej, one są... O, jesteś blisko palca. Ej, ale bez żartu. Ale co ty, no to takie worki, to my się w nie... To wyścig w workach będziemy robić. Ja pierdziu. Chciałeś duże worki? Jak to pisze na tym? Się ile? Proszę bardzo. No to bierzecie. Po jednym na ławkę krótko. Przestajemy na to zwracać uwagę. Wielu narzeka, ta Natura 2000 to jest problem i tak dalej, a okazuje się, no nie pamiętacie? Bo ja mam z tego to mogę lecić. Trzeba prosić, żebyście nie przesadzali z ryzykiem. Wiem, że jesteście młodzi i sprawni jak sarenki, ale brzegi często są urwiste, po tych urwistych brzegach nie chodzimy. Bo mimo, że Gowienica nie niesie w tym roku dużo wody, to tutaj jest dziką naturalną rzeką, w związku z tym w jednym miejscu jest 20 cm wody, w drugim jest 3 metry. I nie chciałbym, żeby ktoś się skąpał, nie chcielibyśmy. Tędy nie, broń Boże! A teraz już nie możecie brzydko mówić. Jednak mogłem założyć. Jeżeli jest mało jętek, to ryby są w słabej kondycji i trudniej im te wchodzimy. I na przykład jak przystępują do tarła, to nie będą mieć tyle ikry, co by mogły wyprodukować, tylko będą mieć dużo mniej. A niestety nasza Gowienica tych jętek jest coraz mniej, bo pewne gatunki jętek pokazują, jaka jest jakość wody. Jeszcze kilkanaście lat temu Ina była martwa, potem się zrobiła czysta, jak rolnictwo się trochę uspokoiło, bo była zapaść. To mieliśmy już te jętki również w Inie. Woda była taka czysta, że ryby było widać. A teraz już z powrotem tam nie ma żadnych jętek. U nas na Gowienicy są, ale w niedużej ilości. A być może w ciągu dnia zobaczymy, jak ryby sobie jedzą te jętki, bo na razie była jedna.
poprzednio jak skontaliśmy, to nazbieraliśmy worków mnóstwo. Chyba z 60. Siedząc w piękny słoneczny dzień nad brzegami posprzątanej wczoraj w ulewnym deszczu Gowienicy, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, szczególnie młodzieży z Goleniowskiego Gimnazjum z klasy pana Kroczyńskiego oraz młodzieży goleniowskich szkół oraz harcerzy. W imieniu ryb, które same nie podziękują, ale na pewno jest im znacznie milej pływać w czystej rzece Gowienicy, dziękuję.